Za solidarność. Za solidarność. Ksiądz Stefan Niedzielak, lat 74. Opiekun cmentarza na Powązkach i rodzin katyńskich. Ksiądz próbuje się podnieść, jakby zareagować na tą sytuację i wtedy dostaje pierwsze ciosy. Zamordowany potężnym ciosem w kark na powązkowskiej plebanii. Halo? Słyszysz mi, Krycho? Zdechniesz jak popiełuszko. Grupa D, Departament 4. Ofiary morderstw PRL. Ksiądz Stefan Niedzielak. Zamordowany za Katyń. Halo? Halo? Słyszysz mi, Krycho? Zdechniesz jak popiełuszko. Halo? Groźby telefoniczne, anonimy, kartki z obelgami podrzucane pod drzwi na zakrystię. To od kilku miesięcy ponura codzienność księdza Stefana Niedzielaka, 74-letniego proboszcza parafii świętego Boromeusza przy cmentarzu na warszawskich Powązkach. Ksiądz Niedzielak od lat jest obiektem inwigilacji esbeków z budzącego grozę 4 Departamentu MSW. Jest to komórka w strukturach SB odpowiedzialna za penetrację kościoła katolickiego. U schyłku PRL-u jest wiedzą powszechną, że to właśnie ludzie z 4 Departamentu mają na rękach krew księdza Jerzego Popiełuszki, że mogą bić, torturować, a nawet bezwzględnie zabijać. To właśnie ludzie z 4 Departamentu stali się trzonem tak zwanej grupy D. D jak dezintegracja. Był to swoisty szwadron śmierci. Przestępcza grupa działająca w strukturach SB. Odpowiedzialna za likwidację niepokornych księży. Pobicia, porwania, brutalne morderstwa. Tak jak na księdzu Jerzym Popiełuszce. To były właśnie metody ludzi z grupy D. Dziś niewiele wiemy o działalności tego esbeckiego szwadronu śmierci, ponieważ wszystkie akta pod koniec 1989 roku zostały zniszczone przez ludzi Kiszczaka. Powstaje podstawowe pytanie. Dlaczego? Motywy tej zbrodni, niewątpliwie politycznej, bo na pewno nieobyczajowej, na pewno nie zwykłej, jakiejś przestępczej, jakiejś materialnej, najczęściej wskazuje się, i to jest jakiś trop na pewno słuszny, na te wątki katyńskie. To znaczy ksiądz Niedzielak od zawsze, właściwie od czasów wojny już, zaczął zajmować się sprawą upamiętniania Katynia. Był tym rzeczywiście coraz bardziej, można powiedzieć, zuchwały z punktu widzenia władz. On animował ruch rodzin katyńskich od końca 1988 roku. Więc rzeczywiście w swoich kazaniach bardzo dobitnie stwierdzał, że to Rosjanie, prawda, byli odpowiedzialni za Katyń. On jako też proboszcz Powązek być może widział jakieś dziwne, tajemnicze pochówki, przy tam chowano, prawda, właśnie wrogów komunizmu, często w bardzo dużej tajemnicy. Być może tutaj posiadł też jakąś wiedzę. Stefan Niedzielak urodził się w 1914 roku. Święcenia kapłańskie odebrał jeszcze przed wojną. W jej trakcie wielokrotnie dawał dowody odwagi i głębokiego patriotyzmu. Był kapelanem Narodowej Organizacji Wojskowej, a później Armii Krajowej. Brał udział w Powstaniu Warszawskim. Jeszcze w trakcie wojny ksiądz Niedzielak zetknął się też z jedną z najtragiczniejszych kart w polskiej historii – masowymi morderstwami w Katyniu. Ksiądz Niedzielak należał do grupy pierwszych Polaków, którzy poznali prawdę o Katyniu.
o ludobójczym wymordowaniu strzałami w potylicę ponad 20 tysięcy Polaków, w tym 10 tysięcy oficerów wojska i policji. To on jako podziemny kurier zawiózł prymasowi Sapiesze do Krakowa tak zwany depozyt katyński, czyli pakiet dokumentów, dowodów na sowiecką zbrodnię. Potem podporządkował sprawie katyńskiej całe swoje życie. Nie tylko otwarcie głosił prawdę o sowieckiej zbrodni, ale w czasach PRL-u podejmował skuteczne próby jej upamiętnienia. W roku 1956 ksiądz Stefan Niedzielak objął parafię świętego Karola Boromeusza. To księża z tej parafii zarządzają słynnym cmentarzem powązkowskim w Warszawie. Tymczasem w miejscu zwanym Łączką w latach 40. i 50. UB potajemnie chowa swoje ofiary. Między innymi bohaterów podziemia niepodległościowego, na przykład rotmistrza Witolda Pileckiego, majora Hieronima Dekutowskiego Zapory czy majora Zygmunta Szyndzielarza Łupaszkę. Ksiądz Niedzielak, zagorzały wróg komunizmu, na pewno badał tajemnice Łączki. Być może wszedł także w posiadanie jakichś dokumentów. Dziś na Łączce trwają prowadzone od 2012 roku przez IPN prace ekshumacyjne. Szacuje się, że pod osłoną nocy bez świadków pochowano tam około 250 zamordowanych przez UB żołnierzy wyklętych. W czasach PRL mroczna prawda o kwaterze na Łączce należała do najpilniej strzeżonych tajemnic resortu bezpieczeństwa i całego systemu. Czy ksiądz Niedzielak jako proboszcz cmentarnej parafii mógł w jakiś sposób poznać przynajmniej część tej prawdy? Jeśli tak było, to wiedza ta natychmiast ściągnęłaby na księdza Niedzielaka śmiertelne niebezpieczeństwo. To była jedna z tych tajemnic, dla ukrycia których ludzie służb PRL byli gotowi zabijać. W roku 61 ksiądz Niedzielak zostaje przeniesiony na Pragę. Do parafii świętego Karola Boromeusza wraca w roku 77. Wtedy też zaczyna regularnie odprawiać tak zwane msze za ojczyznę. Odbywają się one w dni niekomunistycznych świąt narodowych, takich jak 3 maja, 15 sierpnia czy 11 listopada. Dokładnie za odprawianie takich mszy kilka lat później zostaje zamordowany ksiądz Jerzy Popiełuszko. Na 3 lata przed powstaniem Solidarności i aż do końca swoich dni ksiądz Niedzielak z powązkowskiej ambony głosi prawdę o Katyniu i zbrodniach SB i UB. Mówi głośno rzeczy, za wspomnienie których można było trafić do więzienia. Za sprawą jego kazań oraz budzącej się świadomości warszawiaków zaczynają pojawiać się znicze na grobach warszawskich powstańców oraz działaczy powojennego podziemia niepodległościowego. W roku 84 ksiądz Niedzielak przeforsował rzecz zupełnie niebywałą w warunkach PRL-u tuż po stanie wojennym. Przy kościele świętego Karola Boromeusza powstało sanktuarium poległym i pomordowanym na wschodzie. W drugiej połowie lat 80. wokół księdza Niedzielaka zaczęła się gromadzić grupa inicjująca powstanie Stowarzyszenia Rodziny Katyńskie. Ksiądz udostępnił im parafialne pomieszczenia i wspierał wszelkimi możliwymi metodami. Za to dostał się na listę priorytetowych celów SB oraz szwadronu śmierci, jakim była grupa D.
przez swoje zaangażowanie w sprawę katyńską był także najprawdopodobniej obiektem zainteresowania sowieckiego KGB. SBcy obserwują, inwigilują i nękają księdza Niedzielaka przez długie lata. W 1988 i w pierwszych dniach 1989 roku ksiądz Niedzielak stale odbiera telefony z pogróżkami. Doświadcza także agresji fizycznej. Oni mnie zabiją, mówi kilka dni przed śmiercią swojemu przyjacielowi, księdzu Królowi. Niestety, ma rację. Ciało księdza Niedzielaka odnajduje jego kolega z parafii, ksiądz Stanisław Słomkowski. Zaniepokojony tym, że proboszcz nie pojawił się na porannej mszy o 7 rano. W towarzystwie kościelnego udaje się na plebanię. Po kilku nieprzynoszących skutku próbach pukania naciska na klamkę. Drzwi otwierają się natychmiast. Od razu dostrzega ciało księdza Niedzielaka. Zwłoki księdza leżą na dywanie, twarzą do ziemi, głową w kierunku szafy, nogami do kaloryfera. Ksiądz Słomkowski zauważa pokryte krwią elementy bielizny rozrzucone po pokoju. Ulubiony fotel księdza jest przewrócony, ma pękniętą poręcz. Obok niego leży rozerwany różaniec. Od razu dzwoni na milicję. Jest przekonany, że doszło do morderstwa. Pierwszy radiowóz przyjeżdża po 7 minutach. Początkowo śledztwem zajmuje się dyżurna grupa dochodzeniowa. Jej ustalenia są dość oczywiste. Najprawdopodobniej doszło do morderstwa. Ale już 21 stycznia zostaje sformowany specjalny zespół śledczy SB. W jego skład wchodzą także SBcy z 4 Departamentu, tego samego, który zajmował się inwigilowaniem i szantażowaniem księży. Tego samego, z którego funkcjonariuszy rekrutują się członkowie grupy D. Być może w tej grupie znalazły się osoby, które były autorami pogróżek w stosunku do księdza Niedzielaka, które formułowano już od kilku, co najmniej lat. Tak więc no, przy najlepszej wierze trudno zakładać, by taka grupa działała obiektywnie i potrafiła w sposób obiektywny wyjaśnić okoliczności śmierci. No, nikt nie jest sędzią w własnej sprawie, a tutaj dokładnie taki mechanizm został zastosowany. Moment, w którym zabito księdza Niedzielaka, to bardzo ważny czas w historii Polski. Właśnie wtedy w Magdalence władza komunistyczna porozumiała się z opozycją w sprawie zwołania obrad Okrągłego Stołu. Czy było zatem możliwe, żeby Kiszczak i jego resort przygotowywali się do transformacji, planując jednocześnie zabójstwo księdza? Czy być może była to, by tak rzec, oddolna inicjatywa SB-ków z grupy D? Czy koniec końców za wszystkim stały służby sowieckie? Na te pytania nie mamy odpowiedzi. Podobnie jak w sprawie śmierci księży Suchowolca i Zycha. 30 stycznia, czyli niewiele ponad tydzień po śmierci księdza Niedzielaka, najprawdopodobniej w wyniku podpalenia traci życie ksiądz Stanisław Suchowolec, kapelan Solidarności i KPN, przyjaciel księdza Popiełuszki. 11 lipca, tuż po odsiedzeniu 6-letniego wyroku więzienia w tajemniczych okolicznościach, ginie z kolei ksiądz Sylwester Zych, radykalny antykomunista, patron młodzieżowej podziemnej organizacji zbrojnej z czasów stanu wojennego. Opinia publiczna powszechnie łączy te wypadki ze śmiercią księdza Niedzielaka i z działalnością Komanda Śmierci z SB. Ta sprawa ma zostać skręcona i zamieciona pod dywan. Oficjalne śledztwo w sprawie śmierci księdza Niedzielaka zostaje objęte stałym nadzorem władz. W pierwszych dniach po morderstwie cały wysiłek SB-ków, prokuratorów, wysokich urzędników z resortu Kiszczaka wydaje się iść w jednym kierunku. Udowodnienia, że ksiądz Niedzielak zginął w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Pierwsze ustalenia z miejsca zbrodni są bardzo zastanawiające.
Mieszkanie księdza Niedzielaka zostało przeszukane przez napastnika lub napastników w lateksowych rękawiczkach, ale zniknął tylko niezbyt cenny komplet sztućców. W szufladzie biurka znajduje się nietknięta spora suma pieniędzy. Nie widać też prób włamania do sejfu znajdującego się w mieszkaniu. Po kilku dniach śledztwa sejf otwarto. Znaleziono w nim dwa pliki banknotów należące do zarządu cmentarza, medalik z Jezusem i kopertę z ziemią z Katynia. To ostatnie znalezisko zostało natychmiast wykorzystane przez esbeków do opuszczenia w świat oczerniającej księdza Niedzielaka plotki, że handlował ziemią katyńską. Esbecy wykorzystują każdą możliwość, żeby zdyskredytować zamordowanego księdza. Urządzają na przykład wyrywkowe przesłuchania męskich prostytutek, choć w ich własnych aktach istnieją zapiski o tym, że ksiądz nie wykazywał żadnych skłonności homoseksualnych. Chodziło tylko o to, żeby wywołać domysły, zamącić dobrą pamięć o proboszczu z Powązek. Śmierć księdza Niedzielaka wywołuje nie tylko w Warszawie, ale w całym kraju spore poruszenie. Dlatego władze za pośrednictwem telewizji chcą stworzyć wrażenie, że prowadzone śledztwo jest profesjonalne i transparentne. Oczywiście tylko po to, żeby przepchnąć własną wersję wydarzeń. Milicja i SB przedstawiają kilka scenariuszy nieszczęśliwego wypadku. W jednym z nich ksiądz buja się w fotelu na tyle niebezpiecznie, że upada na tył głowy. W innym wspina się po coś na szafę i upada z większej wysokości. W jeszcze innym po prostu potyka się o coś leżącego na podłodze. Oczywiście żadna z tych wersji nie tłumaczy tak dużych obrażeń, jakich doznał ksiądz Niedzielak. Żadna nie zostaje też przyjęta przez opinię publiczną. Mimo 89 roku tutaj zastosowano jeszcze stare, sprawdzone wzorce propagandy PRL-owskiej, gdzie propaganda mówiła swoje, śledztwo było upolityczniane i też kierowane na tory zupełnie niewiarygodne, prawda? Tam do końca właściwie tego śledztwa jeszcze prowadzonego w czasie PRL-u uwzględniano teoretycznie wszystkie możliwe wersje wydarzeń, nie chcąc potwierdzić tego, że obecność osób trzecich i morderstwo było najbardziej oczywistą wersją. Kilka dni po zbrodni agencja Reutersa podaje, że ksiądz Niedzielak zginął od pojedynczego ciosu karate. To sprawia, że 25 stycznia na antenie dziennika telewizyjnego pojawia się sam major Wojciech Garstka, zaufany Kiszczaka i rzecznik MSW. Ten wysoko postawiony esbek sugeruje, że ksiądz Niedzielak zabił się sam. W mediach oficjalnych, wciąż jeszcze komunistycznych, pojawiały się zupełnie absurdalne teorie o tym, jakoby ksiądz Niedzielak miał dwukrotnie przewrócić się o własny fotel, prawda, łamiąc go. Wyśmiewano wersję, jakoby ksiądz Niedzielak miał paść ofiarą ciosu karate. Natomiast jak przyjrzymy się tej sprawie bliżej, to okazuje się, paradoksalnie czy nie, że ten właśnie cios karate był najprawdopodobniej przyczyną prawdziwą śmierci księdza Niedzielaka. Rzeczywiście po prostu złamano mu kark w sposób profesjonalny. No ale gdyby śledztwo na początku nawet to stwierdziło, ale później, kiedy nastąpiło upolitycznienie tej sprawy, nagle zaczęto to właśnie traktować czy wkładać między bajki. Gdy cały świat mówił o polskim księdzu zabitym ciosem karate, esbecy szli w zaparte. Dopiero pod koniec czerwca 89 roku, czyli prawie pół roku po zbrodni, na wniosek prokuratury został przeprowadzony eksperyment procesowy, który niezbicie wykazał, że obrażenia, jakich doznał ksiądz Niedzielak, nie mogły powstać na skutek nieszczęśliwego wypadku. Dopiero rok po zbrodni prokuratura przyznała w oficjalnym komunikacie, że ksiądz Niedzielak został zamordowany. Jeśli jednak chodzi o poszukiwanie sprawców, śledczy nadal rozkładali ręce. Pamiętajmy, że SB przestało istnieć dopiero w roku 1990.
Śledztwo dwukrotnie jeszcze wznawiano w III RP w latach 90. Analizowano dokumenty, przesłuchiwano świadków. W ich zeznaniach miał pojawić się wątek trzyosobowej grupy złożonej z dwóch mężczyzn, w tym jednego potężnej budowy i jasnowłosej kobiety, która miała pojawić się w okolicy plebanii tej nocy, której został zamordowany ksiądz. Co uderzające, opis tej grupy pokrywa się z jednym z zeznań w sprawie śmierci księdza Suchowolca. Czyżby był to opis szwadronu śmierci z grupy D Służby Bezpieczeństwa? Tożsamości tych osób nie udało się już w żaden sposób ustalić. Po latach IPN wznawia śledztwo w sprawie śmierci księdza Niedzielaka. Jednak w 2009 roku okazuje się, że w aktach sprawy brakuje kluczowych dowodów. Między innymi włosów, które ksiądz Niedzielak miał kurczowo ściskać w dłoni, a które według milicji i SB miały pochodzić z jego własnych brwi oraz strzępu lateksowej rękawiczki znalezionego na miejscu zbrodni. Trzeba przyznać, że po 1989 roku, w latach 90. i 2000, no coś w sprawie robiono. Były kolejne postępowania, czy to prokuratorskie, czy to już wewnątrz IPN-owskie. Przesłuchiwano świadków, dochodzono do pewnych ciekawych przesłanek. Na pewno jakby z perspektywy czasu zaczęto łączyć sprawę Niedzielaka z innymi tajemniczymi zgonami w tym czasie. No, przez 10 dni później zostaje zamordowany ksiądz Suchowolec, kilka miesięcy później ksiądz Sylwester Zych. Niektórzy sugerują, że nawet śmierć byłego premiera Piotra Jaroszewicza z 1992 roku była w jakiś sposób związana ze zgonami księży, no bo niektórzy świadkowie niezależnie od siebie podali podobne rysopisy osób, które były widziane gdzieś w pobliżu. Te sprawy pojedyncze zaczynają nam się układać w jakąś serię, jakąś tragiczną wręcz serię zbrodni politycznych popełnianych już w momencie agonii systemu. Natomiast nadal nie potrafimy zidentyfikować oficjalnie morderców księdza Stefana Niedzielaka i obawiam się, choć bardzo chciałbym się mylić, że to niestety już tak pozostanie. Ksiądz Stefan Niedzielak z całą pewnością został zamordowany. To potwierdziły wszystkie kolejne śledztwa w sprawie wydarzeń ze stycznia 1989 roku. Wcześniej był nękany przez esbeków z 4 Departamentu i Grupy D. Regularnie mu grożono. Nie ustalono personaliów sprawcy czy sprawców tego mordu. Dziś to już zresztą niemal niemożliwe. Nie sposób też precyzyjnie ustalić ich motywu. Nie wiemy, czy chcieli uciszyć niepokornego księdza, czy szukali dokumentów będących dowodami ubeckich czy sowieckich zbrodni. Ksiądz Stefan Niedzielak był jedną z ostatnich ofiar systemu, o którego zbrodniach nie bał się głośno mówić. Dziś jego prawdy o Katyniu i Łączce nie trzeba już ukrywać. Tak samo jest z prawdą o jego śmierci. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyniosłem farbę. A jaką farbę? Do malowania kreat, do remontu. My nie robimy remontu. Małgorzata Grabińska, lat 33. Brutalnie zamordowana, prawdopodobnie przez pomyłkę oprawców. Jeszcze na parę minut przed śmiercią mąż rozmawiał z mordercą. Kilka minut później jego żona już nie żyła. Aniela Piesiewicz, lat 82. Skrępowana identycznie. Zamordowany kapelan Solidarności. Sprawcy tej zbrodni nie zostali wykryci.
Grupa D, Departament 4. Ofiary morderstw PRL. Aniela Piesiewicz, Małgorzata Grabińska, zemsta morderców księdza Popiełuszki.